Witajcie, mamy kontynuację sprawy pobicia młodych Polaków w Warszawie. Sprawy, którą przedstawiłem na szybko we wcześniejszym nagraniu. Sprawa wydawała się dość oczywista. Grupa młodych ludzi nosi ukraińskie flagi, mówi po ukraińsku, zmusza Polaka do wypowiedzenia ukraińskich haseł. Świadkowie nagrywający również to potwierdzają. Oni go zaraz najebią. Projekcie go spisze. Co tam się stało? Bo oni mówią, że oni są banderowcy. A policja w późniejszym wpisie odnosi się do nagrania. To bardzo ważne. Nie podważa go. I co mamy dalej? Na profilu Stanisława Żaryna czytamy we wpisie. Uwaga, dezinformacja. Upubliczniony w mediach społecznościowych filmik z bulwarów w Wiślanych nie prezentuje wydarzeń z udziałem obywateli Ukrainy, tylko Gruzji. Policja wylegitymowała wszystkich uczestników zdarzenia i prowadzi dalsze czynności. Czyli sam udostępnia screen z tego nagrania. Policja powołuje się na to nagranie, które oglądaliście i słyszeliście. Ale to nie są Ukraińcy, tylko Gruzini. I w dalszej części czytamy. Sprawa jest wykorzystywana do operacji destabilizowania systemu wewnętrznej w Polsce i podburzania Polaków. To sposób działania, który koresponduje z operacjami Rosji przeciwko RP. Co oczywiście jest to podciągnięte pod nową ustawę, druk 3232. Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz prowadzi dezinformacje polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mając na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska, albo skłonienie organu władzy publicznej Rzeczpospolitej Polskiej, państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska, do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat. Koniec cytatu. Portale, które jeszcze dwa dni temu pisały tak, już wczoraj wieczorem pisały w ten sposób. Nikt nie chce dostać 8 lat, to się nazywa władza. Widzisz białą kartkę, powiedzą ci, że jest czarna, a jak powiesz inaczej, to ci przyklepią współpracę i dostaniesz 8 lat. A Ukraińcy czują się coraz bardziej bezkarnie i wyżywają się na Polakach, próbując zaprowadzić tutaj swoje rządy. To może jeszcze na koniec sprawdźmy, jak głosowała Konfederacja nad tą ustawą, która daje władzy takie możliwości kontroli. Oczywiście byli za. Kto by się tego spodziewał? Dzięki za uwagę, do usłyszenia i do następnego.